shut the book. Ripley. Yo, yo, siemano, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Predatorian Saxo i dzisiaj sobie pogramy w Alien Isolation. Zapraszam was bardzo serdecznie na odcinek numer 5. W poprzednim odcinku dostaliśmy się tutaj do pewnego sympatycznego pana, który potrzebuje leków, tak samo jak my. No i jemu pomagamy w sumie zdobyć pewną kartę, która pozwoli się nam stąd wydostać, ponieważ szeryfowie pozamykali wszystkie drzwi. Zapraszam do oglądania. Z tego, co tutaj zauważyłem już wcześniej, jest piękna, przepiękna wentylacja, w którą można sobie śmiało wejść. Zobaczmy, co kryje, jakie tajemnice są skrywane w tejże wentylacji. I ku memu zdziwieniu nie ma tu nic szczególnego, poza kilkoma częściami, identyfikatorem. Przepraszam, nie chciałem używać jeszcze klucza. Jeszcze. No i tu w sumie otworzymy sobie drzwi. Tak na zapas. Dobra, ale my wrócimy z powrotem do naszej wentylacji, ponieważ tu widziałem jeszcze tam coś było dalej, przejście jakieś. Chyba, że to jest ślepy zaułek. Jednak to jest ślepy zaułek, czyli nam się to nie przyda. Obcy się porusza swoją własną siecią wentylacji, która jest zamieszczona na górze. Co znacznie utrudnia trochę rozgrywkę, ale no cóż. Granat kulkowy, myślę. Dobrze, idziemy zatem do przodu. Rozglądamy się za częściami. Jezu! Rozglądamy się za częściami. Już się przyzwyczaiłem, że zawsze jak ktoś spada na ziemię, albo coś tutaj trzeszcza, albo coś się dzieje, to zawsze obcy wyskoczy. Obraz z kamery. No, w końcu się doczekałem efektu rozmycia tego ekranu. O ja pierdziu. Ja nie mogę. Przebadaliśmy cię, gościu. Takie dziwne przeczucie, że tamten gościu niby jest taki milutki, a sam jest chory psychicznie. O, tu jest przycisk właśnie do blokowania drzwi. Przyda nam się później. Ten tutaj. Dobrze. Jezu. Dobra, tu jeszcze był ziomuś, rozwalony przez obcego. Trzeba właśnie... Dobra, wracamy się. Będziemy mogli teraz... Dobra, hakujemy drzwi. Zhakowane drzwi. Etanol. Terminal sobie luknijmy w pierwszej. I C.
co my mamy w tym terminalu? Co my tu mamy? 1702. 1702. Warning. Medical facility quarantine breach detected. Tutaj opcja nam wyskoczy. Zobaczymy, może uda mi się uciec. Sam nie widzę, co robić. Tu nie ma. Mnie tu nie ma, mnie tu nie ma, ale... Przed sobie. Nie patrz do szafki. Nie patrz do szafki. Idźżeż. No idźżeż, kurde. Dobrze jest.
Dobrze, dobrze. Oj, oj, źle, 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 źle. Źle. Myślicie, że mnie znajdzie? Oby nie. Bo jak mnie znajdzie, to się zdenerwuje. Zadzierać z nim. Nie widział mnie? Całe szczęście. Dobra, wychodzimy. Ja tu się schowam. Możemy coś zrobić? Granat hukowy. Jezu Chryste. Matko Boska. Właśnie. Na EMP. Mina EMP by była bardzo dobra. No on mi nie da stąd wyjść. Wlazłem, co? Dobrze. Przewróciły pieprzone, no. Trzeba napisać. Dotarliśmy tak daleko za sos obcyzję. I będzie problem. Dobra.
wszystkie te pomieszczenia, bo... Nie znajdziesz mnie. Nie wchodź tu. Tu mnie nie ma. Tu mnie nie ma. Wchodź. Jezu. Jezu. Patrz tego do szafki. Jezu. Jezu. Tu jest. Ostro. No to będziemy bezpieczni chyba. O, to może być ciekawe. Jezu! Nie znalazł. Bo musiał mnie widzieć. Widział mnie? Jakim kurde cudem? Dobra, przeszukamy sobie spokojnie to. Mina EMP. Hałaśnik. Bomba tymna. Kofy. Aha, dobra. Dobra. Czyli musimy się wrócić. Już nie ma nic ciekawego. Thank you.
Jezu. Nie ma go tu? Coś dostałem? Hukowe, dymna, teczka. Nie wiem na co. No chyba bombę rurową. Musiałem schemat nawet nie mieć. Dobra. Nie biegnie? Kurde. Co się... Usłyszał pikanie chyba. Nie, 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 nie. Nie. Mnie tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Nie razu nie dopadł. Nie! Jezu. Siema.